Bilans obecności Polski w Unii Europejskiej. Wystąpienia na konferencji Zderzenie Kulturowe w Unii Europejskiej, zorganizowanej przez europosła Patryka Jakiego. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym już panelu, który się nazywa Bilans obecności Polski w Unii Europejskiej. Ja nazywam się Karol Gac i będę miał przyjemność moderować dla Państwa dyskusję znamienitych gości, a są nimi pan profesor Zbigniew Krysiak, Szkoła Główna Handlowa, prezes Fundacji Schumana, pan redaktor Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute, pan profesor Jan Czekaj, Uniwersytet Warszawski, były wiceminister finansów, były członek Rady Polityki Pieniężnej, i pan redaktor Tomasz Cukiernik, publicysta, autor książek. A na łączach internetowych jest z nami pan profesor Tomasz Grosse, Uniwersytet Warszawski. Temat, tytuł naszej dyskusji to bilans obecności Polski w Unii Europejskiej. Mam wrażenie, że ta dyskusja niedawno się zaczęła tak naprawdę za sprawą profesora Grosse i profesora Krysiaka właśnie, jeśli chodzi o bilans naszej obecności Polski w Unii Europejskiej, więc pozwolą panowie, że od panów profesorów zacznę. I chciałem się zapytać pana profesora Krysiaka o bilans naszej obecności w Unii Europejskiej. Czy Polska zyskała, albo jak bardzo zyskaliśmy na członkostwie w Unii Europejskiej i czy być może mogliśmy zyskać więcej? Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Witam wszystkich Państwa w panelu, a szczególnie pana profesora, wielką i ważną osobistość w polskim sektorze finansowym. Ja zresztą znam pana profesora od wielu lat, bo mieliśmy okazję też się spotykać na różnych konferencjach naukowych. Więc na początku, proszę państwa, chcę powiedzieć, że Polska dobrze zrobiła, że weszła do Unii Europejskiej. Wejście do Unii Europejskiej z perspektywy gospodarki wpłynęło pozytywnie. I taki akcent, jaki stawiamy z profesorem Grosse w tym raporcie, w tej analizie, to jest właśnie postawienie takiego pytania, jaka jest asymetria korzyści. Czyli tutaj były różne nadinterpretacje, że to, co tam pokazujemy, to straciliśmy, a zatem po co było wchodzić do tej Unii, a to nie o to chodziło. Właśnie to jest też takie, powiedziałbym, wyzwanie dla różnych ekspertów, profesorów do właśnie takiej dyskusji, jaka jest asymetria, ale nie z perspektywy takiej użalania się, czy też można powiedzieć obwiniania jednych czy drugich, tylko zadanie sobie pytania właśnie, jak ten model gospodarczy Unii Europejskiej zmieniać w takim kierunku, żeby właśnie te potencjały gospodarcze wszystkich krajów stawały się, zbliżały się. I tutaj myślę, że to z perspektywy siły w ogóle nie tylko gospodarki europejskiej, ale siły Unii Europejskiej od strony modelu społecznego i gospodarczego jest bardzo ważne. Tutaj w poprzednim panelu pan doktor Rosiak taką analizę przeprowadził, z której można wywodzić, że właśnie źle, że Europa, Unia odeszła od modelu Schumana. Jak go słuchałem, to właściwie wszystko to, co mówił Schuman jako wspaniały ekonomista, prawnik, prawda, też bazujący właśnie na wartościach chrześcijańskich, chociaż nie był ideologiem, prawda, tylko próbował jednoczyć, czyli Europa, Unia, dominacją jest interes, ekonomia, instytucje. One są ważne, ale widzimy, jak de facto pojawia się taki, można powiedzieć, zatomizowany obiekt, jakim jest Unia Europejska. Czyli tutaj panowie też powiedzieli o tej dominacji Niemiec, o imperium, gdzie są jakieś peryferia. No to z perspektywy tutaj osób, które uprawiają inną dyscyplinę. I rzeczywiście w aspekcie ekonomicznym, czy w obszarze ekonomii też należy zauważyć istotną asymetrię. I teraz dlaczego trzeba
pracować nad tym, żeby tą asymetrię redukować, no bo jeśli potencjały w ekonomii jest tak, że jeśli mamy duży obiekt, tak jak Unia Europejska, to siła całej gospodarki Unii będzie na tyle wysoka, duża, na ile będą silne poszczególne ekonomie, poszczególne państwa. Nie ma czegoś takiego, że będzie Unia, gospodarka europejska Unii silna jakby bez przyczyny. I właśnie to jest jakby istotą. No wiemy, wszyscy ekonomiści wiedzą, że jeśli pojawia się w jakiejś przestrzeni, prawda, takie podmioty, które mają charakter dominujący, monopolistyczny, no przesadzam, prawda, ale dla jakby uproszczenia rozważań, no to to jest pewne jakby negatywny czynnik dla no, pewnego pozytywnego impetu w rozwoju gospodarczym. I tu jeszcze jakby, żeby nie przedłużać tej części, proszę Państwa, chciałem powiedzieć, że ostatnio tego w raporcie nie zamieściliśmy, ale ostatnio sięgnąłem po dane z Eurostatu, dane, które dotyczą, jak zmieniły się kapitały gospodarstw domowych, a właściwie na mieszkańca. Jakie kapitały? Depozyty, czyli oszczędności, wartość obligacji, wartość akcji i nieruchomości. To są, ja w którymś opracowaniu też, że tak powiem, opublikowałem to, czyli takie kategorie namacalne, zrozumiałe dla wszystkich obywateli, nie tylko dla ekonomistów, bo bardzo często w gronie ekonomistów, jak dyskutujemy, posługujemy się bardziej złożonymi aparatami i to często nie jest jasne i transparentne dla całego otoczenia. I co z tych danych wynika? Mianowicie, że od czasu wejścia do Unii Europejskiej, i to pokazuje nie po to, proszę Państwa, jeszcze raz, żeby pokazać pejoratywnie jakby to, jak wygląda ten model gospodarki, tylko żeby pokazać pewne fakty i się zastanowić, co z tym zrobić, czy można coś zrobić, co z tym zrobić, z czego to wynika, prawda, i jak kształtować ten model. Otóż jeśli chodzi o Polskę i takie kraje jak Węgry, Rumunia, prawda, znaczy Bułgaria, to ten przyrost tego kapitału namacalnego pieniężnego to jest około 10 tysięcy euro do końca 2019. W przypadku Niemiec, czyli na obywatela w Niemczech, to jest 35 tysięcy euro, czyli tyle mu więcej wpłynęło do kieszeni. W przypadku Francji 42, a w przypadku Holandii to jest 80 tysięcy euro. I teraz to jest ta kategoria, na którą powinniśmy patrzeć w kontekście konwergencji, w kontekście zbliżania się potencjałów ekonomicznych. I tutaj no, oczywiście, jeśli ten model będzie funkcjonował w dalszej kolejności w ten sposób, no to my nigdy nie dogonimy Niemców, prawda, Holendrów czy Francuzów. I to jest właściwy taki moment, żebym ja skończył tą część wypowiedzi i zadał pytanie właśnie, co z tym zrobić, i jak dalej działać. Dziękuję bardzo. To o tym za chwilę. Ja zmodyfikuję nieco to pytanie i skieruję do pana profesora Czekaja. Panie profesorze, czy zgadza się pan z tym, co mówił przed chwilą pan profesor Krysiak, że ta asymetria rzeczywiście występuje i że ona ma aż tak duże znaczenie? No i drugie pytanie też oczywiście, pytanie główne. Jak pan ocenia bilans obecności Polski w Unii Europejskiej? To znaczy tak, jeżeli chodzi o sformułowanie pana profesora Krysiaka, że ten dystans jest i on się utrzymuje, chociaż nie do końca, bo on się, powiedzmy, w wielu aspektach zmniejsza, no to jest sprawa, myślę, że nawet nie wymagająca jakiejkolwiek dyskusji, ponieważ w punkcie wyjścia jesteśmy krajem słabiej rozwiniętym. Niemcy, Francuzi, Holendrzy akumulowali to bogactwo, powiedzmy, które dzisiaj mają przez setki lat, wtedy, kiedy nasza gospodarka, powiedzmy, czy nie istniało państwo, czy też chociażby okres powojenny, tych 40 czy iluś lat, oczywiście nie były to okresy sprzyjające rozwojowi Polski i bogaceniu się Polski. W związku z czym to nie ulega wątpliwości. Natomiast oczywiście pytanie brzmi, dlaczego tak jest? I czy, co możemy zrobić, żeby tę różnicę, no w miarę możliwości, szybko zasypać. Wiemy, że szybko to się tego nie da zrobić, no bo takie są to procesy. Jeżeli popatrzymy, powiedzmy, na
efekt taki najbardziej być może widoczny członkostwa Polski w Unii Europejskiej od 2004 roku do 2020 roku dystans pomiędzy Polską a średnią unijną pod względem wielkości produktu krajowego na jedną osobę zwiększył się z 54%, jeżeli, przepraszam, być może, że nie wszystko. Nie, 50, w 2004 to już było 54. Do 77 chyba w tej... Nie, no to są, że tak powiem, jeszcze nie ma takich ostatecznych danych za rok 2020, no ale powiedzmy 76%, czyli powiedzmy zmniejszył się o 22 punkty procentowe. To jest dużo, to jest dużo. I teraz oczywiście pytanie brzmi, czy to dzięki Unii, czy wbrew Unii, czy... Na tej współpracy z Unią my korzystamy w tym sensie, że pozwala nam to nadrabiać tę różnicę, czy też nie. Pewnie jednoznacznej odpowiedzi nigdy nie będziemy w stanie udzielić, takiej odpowiedzi, co do której byśmy się wszyscy zgodzili. Natomiast no, chciałem zwrócić uwagę na ten aspekt, powiedzmy, gdzie w pewnym sensie ja zrobiłem swój szacunek, powiedzmy, tych konkretnych transferów finansowych, żeby to nie... To nie oznacza wszystkich korzyści, czy braku korzyści, czy strat, jakie mogą wynikać z członkostwa naszego w Unii Europejskiej. No i z tego, powiedzmy, czysto finansowego rachunku mnie wynika, że ten bilans z Unią był korzystny. Uwzględniłem w tym rachunku cztery elementy. Składka nasza, te wszystkie dotacje unijne, powiedzmy, różnica. Drugie to jest bilans handlu zagranicznego, obroty towarowe, bilans handlu usług. No i to, co najbardziej chyba jest kontrowersyjne, to jest saldo rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego. To są wszystkie transfery związane z wynagrodzeniem czynników produkcji, ale de facto, powiedzmy, to jest głównie chodzi o kapitał. Spośród tych czterech elementów trzy są pozytywne dla nas. Jeżeli chodzi o transfery, powiedzmy, te między Polską i budżetem Unii, no to tutaj nie ma wątpliwości, już chyba najbardziej zagorzali, że tak powiem, przeciwnicy Unii Europejskiej wiedzą, albo jeżeli nie wiedzą, to mogą sobie zaglądnąć na stronę Ministerstwa Finansów, tam miesiąc w miesiąc z dokładnością do jednego euro jest przedstawiany rachunek i tutaj nie ma, zresztą pan profesor, mniej więcej takie same kwotyśmy uzyskali z panem profesorem. Tam różnica może być trochę innego kursu i tak dalej, ale to nie ulega wątpliwości. To jest dodatnia kwota około 600 miliardów euro od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Drugim elementem, ale moim zdaniem najważniejszym, jest handel zagraniczny. Do Unii Europejskiej my, no w tej chwili tak dokładnie nie powiem, eksportujemy towary o wartości około, czy wyeksportowaliśmy, przepraszam, bo to jest rachunek dotyczący tego okresu od 2004 roku, wyeksportowaliśmy towary za około 10,5 biliona złotych, 10 500 miliardów złotych i zaimportowaliśmy jakieś 8 700 miliardów złotych. Dodatnie saldo handlu zagranicznego z Unią Europejską za te 17 bodajże lat to jest 1,7 biliona złotych. 1,7 biliona złotych, przy czym chciałem zwrócić uwagę, że cały, że tak powiem, bilans handlu zagranicznego jest ujemny i on wynosi około 500 miliardów złotych za cały ten okres. Z czego to wynika? No wynika to, że my mamy dodatnie saldo z Unią Europejską, powiedzmy 1,7 biliona złotych, ale mamy ujemne saldo z pozostałą częścią, czy z resztą świata, czy jakkolwiek to ujmiemy, gdzie powiedzmy nasz ujemny bilans za ten okres wynosi 2,2 biliona złotych. To są głównie pewnie Rosja, surowce, Chiny, no i inne kraje, powiedzmy, z których sprowadzamy towary no, potrzebne, tak czy inaczej. Trzeci element to jest saldo usług. Tutaj ten rachunek jest dość trudny, dlatego że GUS nie podaje dokładnie z rozbiciem na kraje. To pewnie by gdzieś można było znaleźć, ale no,
z ogólnie dostępnych danych tego nie ma. W związku z czym ja przyjąłem szacunek i tam wynika z tego, że na usługach korzystamy około 400 miliardów, czy skorzystaliśmy, bo mówimy o okresie tych od 2004-2020. No i czwarty element to jest to, co jest najbardziej kontrowersyjne i co budzi, powiedzmy, pewne wątpliwości, to są transfery głównie z tytułu wynagrodzenia kapitału zainwestowanego w Polsce i polskiego kapitału zainwestowanego za granicą, bo oczywiście przepływy są w obie strony. Jak wiemy, nie trzeba tu nikogo przekonywać, że w Polsce mamy inwestorów zagranicznych, tak samo jak polscy inwestorzy też za granicą inwestują, no ale oczywiście mniej, znacznie mniej. Z czego to wynika? No z tego, o czym mówiłem na początku. Polska jest krajem relatywnie słabo rozwiniętym, o szczupłych zasobach kapitałowych. Wyobraźmy sobie, że gdybyśmy chcieli zrównoważyć, powiedzmy, nasze inwestycje, powiedzmy, za granicą, z zagranicznymi inwestycjami w Polsce, to musielibyśmy przez pewnie z 10 lat się nie rozwijać w ogóle, bo nie byłoby oszczędności, które mogłyby to sfinansować. Czy to jest dobrze, czy źle? Zależy jak, już kończę, zależy z której strony na to patrzeć. No dzięki temu, że napłynęły inwestycje zagraniczne, no polska gospodarka, to chyba też dla każdego nie ulega wątpliwości, wygląda zupełnie inaczej niż wyglądała w roku 1990, powiedzmy, tak? I to nie ulega wątpliwości, nie było kapitału i w związku z czym możliwości rozwojowe Polski bez drastycznego ograniczania konsumpcji. No bo można sobie wyobrazić, że kraj się szybko rozwija, ale w wyniku drastycznego ograniczenia konsumpcji, tak jak na przykład w Chinach. Chiny przecież są krajem o połowę biedniejszym niż Polska, ale oszczędności wynoszą 50% PKB. Z czego to wynika? No wynika z tego na przykład, że Chińczyk się musi martwić o emeryturę, o wyszkolenie, o szkoły dla dzieci i tak dalej, i tak dalej. W kraju takim jak Polska w warunkach demokracji, takie powiedzmy zwiększenie udziału inwestycji czy oszczędności w produkcie krajem brutto byłoby niemożliwe. Byłoby niemożliwe, udawało się to powiedzmy, tak jak mówię, udaje się w Chinach, udawało się wcześniej w Korei Południowej, tam na Tajwanie być może i innych tych Azji Południowo-Wschodniej, ale były to warunki, można powiedzieć, no, reżimowe. Tam nie było powiedzmy demokracji, w warunkach demokratycznych coś takiego możliwe nie jest. Tyle miałbym zasadniczo, czyli ja nie podejmuję, bo ja nie przeprowadzałem powiedzmy jakiegoś globalnego rachunku, z którego by wyszło, że tyleśmy zyskali w sensie ekonomicznym, powiedzmy, bo tych elementów tego rachunku jest bardzo, bardzo wiele. Mówiłem tylko o czystych przepływach finansowych. One oczywiście tam też można do nich mieć pewne wątpliwości. Ja też tego nie ukrywam, że niektóre dane są szacowane, ale robiłem to z taką, można powiedzieć, myślą, żeby te dane, jeżeli są jak gdyby niezupełnie odpowiadają rzeczywistości, to żeby jak gdyby działały na naszą niekorzyść. To znaczy w tym sensie, żeby nie doszacowywały naszych korzyści, ale tu, ja myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o te czyste przepływy finansowe, no przepraszam, bo jeszcze nie powiedziałem, łącznie saldo według tych moich obliczeń wynosi około 1 940 000 000 zł. To jest głównie handel zagraniczny, ale to są też również te transfery powiedzmy z Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Pan profesor Krysiak się zgłasza do ad vocem, ale to jeszcze będzie okazja. Chciałem zapytać się pana profesora Grossę, jako współautora, autora projektu raportu dotyczącego bilansu obecności Polski w Unii Europejskiej. Panie profesorze, pan poruszał zwłaszcza te kwestie asymetrii tego modelu, który obowiązuje w Unii Europejskiej. Jedno pytanie, z czego on przede wszystkim wynika? No i druga sprawa, pan wprost pisze, że ten model, który jest obecnie, on właściwie jest nie do utrzymania, ba, jest wręcz szkodliwy dla samej Unii Europejskiej, bo dławi ją, no i de facto może się zakończyć źle z perspektywy Unii Europejskiej. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie do tego panelu i bardzo również dziękuję za to pytanie. Ja bym chciał
Po pierwsze powiedzieć, że nasza analiza, ona miała charakter porównawczy, czyli to, co było dodatkowym elementem z punktu widzenia wcześniejszych analiz, jak się wydaje, stosunkowo rzadko pokazywane we wcześniejszych analizach, to pokazywanie naszych, nazwijmy to, korzyści z integracji, bo obliczenia pana profesora Krysiaka są również pozytywne z punktu widzenia tych korzyści, które odniosła Polska, polska gospodarka, polskie społeczeństwo. Niemniej chcieliśmy zestawić te korzyści z korzyściami, jakie uzyskuje Unia, korzyściami z Europy Zachodniej, z funkcjonowania na rynku wewnętrznym, w tym również z otwarcia rynku wewnętrznego na nasz rynek polski. I tutaj, niezależnie od tych obliczeń, których dokonał pan profesor Krysiak i myślę, że za chwilę jeszcze ad vocem uzupełni swoją odpowiedź, ja w swojej części przedstawiam wiele różnych opracowań, które też, można powiedzieć, nie budzą żadnych zdziwień, bo na tym polega funkcjonowanie liberalnego rynku wewnętrznego. Po prostu podmioty silniejsze, czyli zachodnie korporacje, uzyskują większe korzyści z rynku wewnętrznego niż podmioty, które są słabsze. My tą konkurencję w oczywisty sposób tutaj musimy przegrać. Amerykański Chamber of Commerce, American Chamber of Commerce, on twierdzi, że korzyści polskiej gospodarki w porównaniu do niemieckiej, czy polskich przedsiębiorstw w porównaniu do niemieckich, są mniej więcej 3 razy mniejsze, tak? Fundacja Bertelsmana pokazuje mniej więcej taki sam wynik. Korzyści korporacji niemieckich w stosunku do polskich są 3-krotnie większe w ujęciu na głowę mieszkańca, a 6-krotnie większe w ujęciu globalnym. W związku z tym tutaj stąd się bierze ta cała dyskusja o tej luce, czy o pewnej asymetrii pomiędzy Zachodem a nami. I do tej, jakby wcześniej te, przede wszystkim fundusze europejskie, one były traktowane jako forma rekompensaty dla tych słabszych krajów, które w naturalny sposób nie korzystają na rynku wewnętrznym, a mało tego, ze względu na te liberalne reguły prawa europejskiego, one są zmuszone poniekąd zrezygnować z instrumentów protekcyjnych, które by ich przedsiębiorstwa słabsze chroniły przed tymi przedsiębiorstwami zagranicznymi. Tak funkcjonuje Unia Europejska, czy komuś się to podoba, czy nie. To, co jest być może najciekawsze z punktu widzenia przyszłości, to oczywiście to jest przede wszystkim piłeczka, bym tak powiedział, albo kanek w naszym ogródku, piłeczka na naszym polu. Jak tą asymetrię można zmienić? Bo tutaj też nie odkrywamy niczego nowego w światowej nauce, w światowych badaniach. Przynajmniej od kilkunastu lat określa się model ekonomiczny, czy pewnej symbiozy ekonomicznej polskiej gospodarki w ramach Unii Europejskiej, a zwłaszcza powiązania z Niemcami, z niemiecką gospodarką, jako ekonomię zależną lub jako gospodarkę egzogeniczną, czyli opartą na zewnętrznych kapitałach, na zewnętrznych technologiach, na zewnętrznych również decyzjach, które dotyczą tego, jak się ma kształtować przyszłość tej gospodarki. Podstawowy postulat dla nas i pytanie dla nas, jak to zmienić? Jak to zmienić? Dlatego, że tak jak pan redaktor był uprzejmy powiedzieć, nawet jeżeli do tej pory ta konwergencja postępowała stosunkowo szybko, o czym wspomniał pan profesor Czech, to nawet obliczenia po stronie zachodniej, po stronie instytucji europejskich
w tym Komisji Europejskiej, pokazują, że ta konwergencja będzie słabła. Z różnych powodów, ale między innymi dlatego, że koszty pracy u nas rosną. Rosną również koszty energii, koszty produkcji. Innymi słowy, pojawiają się nowe problemy związane chociażby ze starzeniem społeczeństwa. I to wszystko będzie powodować, że w ramach tego modelu opierającego się na tanich kosztach i zewnętrznym kapitale, zewnętrznych technologiach, nie da się dogonić Unii Europejskiej, nawet średniej w Unii Europejskiej, mówiąc już o tym, żebyśmy dogonili kiedykolwiek Niemcy. I to jest jak gdyby problem. Jak zmienić model gospodarczy na w większym stopniu oszczędności krajowe, na strategię krajową, która będzie zgodna z naszymi interesami, czyli i na to, żeby kreować polskie specjalizacje, polskie czempiony i polskie technologie. Dlatego, że inaczej my niestety nie będziemy w pewnym momencie mogli równie szybko się rozwijać. Ostatnia rzecz, żeby nie przedłużać, ale chciałbym zwrócić jeszcze jedną rzecz, na jedną rzecz uwagę, o której nie piszę w raporcie, w tej swojej części raportu, a która jest moim zdaniem bardzo interesująca z punktu widzenia naszej strategii. Mianowicie, co się dzieje w Unii Europejskiej, jaka jest strategia europejska? Otóż strategia europejska, jak popatrzymy na to, co się dzieje w Unii Europejskiej od kilku miesięcy, ona się zasadza powiedzmy na czterech wątkach, i my musimy je obserwować i musimy na nie reagować i być może musimy się do nich również dostosowywać lub je kreatywnie w negocjacjach z naszymi partnerami zachodnioeuropejskimi modyfikować. Pierwsza rzecz to jest dzielenie się kosztami stabilizacji południa strefy euro z innymi państwami również z nami, czyli z państwami spoza Unii Walutowej. To jest pierwszy czynnik. Next Generation EU jest tego najlepszym przykładem. Druga rzecz. Druga tendencja. Widać jednak, że jest przekierowanie transferów ze wschodu na południe strefy euro. Transferów finansowych, które, jak powiedziałem, do tej pory były traktowane jako forma rekompensaty za otwarcie rynku w tych słabszych, mniej konkurencyjnych państwach na wschodzie Unii Europejskiej. Teraz dla nas się ogranicza politykę spójności, a zwiększa się transfery właśnie na południe, bo tutaj są największe problemy z punktu widzenia całej Unii Europejskiej. Trzecia rzecz. Wzmacnia się różnego rodzaju mechanizmy akumulacji kapitału, czyli to, co ja opisywałem wcześniej, że naturalnym procesem funkcjonowania rynku wewnętrznego jest wyższa akumulacja kapitału na zachodzie, w bardziej konkurencyjnej części Unii Europejskiej, a mniejsza u nas. Ten proces jest w ostatnich miesiącach wzmacniany poprzez projekt Unii Rynków Kapitałowych, poprzez modyfikację usług klasycznych, na przykład polskich przewoźników na rynku wewnętrznym i poprzez transformację klimatyczną, która będzie znacznie bardziej kosztowna dla nas, a korzystna dla Europy Zachodniej, między innymi. Akumulacja kapitału będzie się odbywać w ten sposób, że oni będą nam sprzedawać swoje technologie. I wreszcie czwarta, ostatnia rzecz. Unia Europejska ma taki projekt, to jest pomysł francuski, suwerenności w zakresie technologicznym, czyli budowania pewnego potencjału technologicznego. Tylko że to, na przykład we Francji, jest rozumiane jako tworzenie francuskiej technologii i wspierania francuskich korporacji. I pojawia się w związku z tym znowuż to samo pytanie. Jak my mamy budować w tych warunkach zmiany modelu w większym stopniu na model endogeniczny, w tym opierający się na kreowaniu przez Polskę własnych technologii? Oczywiście moglibyśmy ten projekt suwerenności technologicznej wykorzystać, tylko musielibyśmy zdobyć zrozumienie u naszych partnerów na Zachodzie, że my też chcielibyśmy być twórcami technologii, a nie tylko odbiorcami technologii zachodnioeuropejskiej. Dziękuję pięknie.
Pan profesor Krysiak, ad vocem, bardzo krótkie, proszę, i zaraz kolejny. Tylko króciutko, jeśli chodzi o metodyki, tutaj, żebyście Państwo nie odebrali tak, że pan profesor Czekaj finalnie dochodzi z pewną liczbą, ja z inną, no i jest pytanie, kto ma rację. Nie, tu właśnie pan profesor Czekaj zastosował pewne liczby do, no, tak jak to pan profesor nazwał, do pewnych transferów. Ja się skupiłem na asymetrii, czyli dlatego na początku państwu pokazałem, do czego ta asymetria prowadzi. Pan profesor ma rację, ten start kapitałowy na zachodzie na głowę mieszkańca był dużo wyższy. Ale no, myślę, że znamienne są te liczby, które pokazują, że w trakcie obecności w Unii jednak my kapitalizujemy nasze kieszenie dużo wolniej w kontekście tego, co powiedział pan profesor Grosse, że tu chodziłoby o to właśnie, żeby budować ten właśnie kapitał narodowy. Więc tutaj i chciałem powiedzieć, proszę państwa, PKB, bo tu pan profesor oczywiście powiedział prawdę, że to PKB na głowę wzrosło, ale w metodzie dochodowej PKB ono składa się z dochodów z pracy, z dochodów z zysków kapitałowych, z dochodów państwa i z amortyzacji. Jeśli no z dochody z pracy, no to wiemy, pensje, dochody, zyski kapitałowe, no to jeśli my nie mamy kapitału, to w Polsce, no to te zyski kapitałowe są głównie właśnie dla tych biznesów zachodnich i skala tych zysków, ta skumulowana wartość, jak tam żeśmy policzyli, tu jesteśmy zgodni, chyba tam 981 miliardów, czyli to wpływa rzeczywiście na PKB, tak, ale to, co pochodzi z zysków kapitałowych, z kapitału polskiego, to jest niewielkie. No i dochody państwa, no to tam są jakby oczywista sprawa. I teraz amortyzacja, prawda? Amortyzacja powstaje jako taki element PKB, który wynika z inwestycji kapitałowych tych firm zachodnich. W amortyzacji sobie odbierają jako zysk. Prawda? I te, ja tutaj chcę podkreślić, że kapitału, który wpłynął do Polski, on jest ważny. On zasilał, rozwijał naszą gospodarkę, ale on nie należy do nas. W każdym momencie ten kapitał może sobie właściciel tego kapitału zwrócić, zabrać, sprzedać innemu właścicielowi. Czyli ja dlatego się skupiam na tych kategoriach takich pieniężnych i dlatego na początku pokazałem tą sprawę, ile mamy w portfelu, bo to po prostu będzie pokazywało tą konwergencję, o której tutaj mówił pan profesor Grosse. Dziękuję bardzo. To tylko profesor Czekaj, bardzo krótko proszę. To znaczy ja króciutko, żebyśmy mieli zrozumienie to, że u nas powiedzmy akumulujemy kapitał w takim tempie, a nie innym, to nie wynika z tego, że Unia Europejska nam nie pozwala, tylko wynika z tego, ile wytwarzamy PKB, ile konsumujemy, reszta pozostaje na powiększenie kapitału i tu żadnej filozofii nie ma. Niestety w ostatnich latach powiedzmy na przykład jeżeli chodzi o inwestowanie, to polskie firmy inwestują mniej niż zagraniczne. W związku z czym tutaj jak gdyby to, jak gdyby przejmowanie, czy może nie tyle nie przejmowanie, bo to nie jest koniecznie przejmowanie, tylko rozwijanie przedsiębiorstw, które należą do kapitału zagranicznego. I my żaden, oczywiście, że my powinniśmy szukać w Unii Europejskiej, nie wiem, jakiegoś wspólnych mechanizmów, które nam pozwolą się szybciej rozwijać, modernizować. Na przykład, przepraszam, podam przykład, nie wiem, czy on jest akurat adekwatny do tej sytuacji, ale na przykład karakale. Gdybyśmy je, powiedzmy, kupili, prawdopodobnie kupilibyśmy z jakimś offsetem, jakimś udziałem w ich produkcji, to przecież by oznaczało, że my się dzięki temu rozwijamy. W związku z czym my nie myślmy, że Unia Europejska albo stwarza jakieś mechanizmy, które nas blokują. No nikt z Unii Europejskiej ani z innych krajów nie zabroni w Polsce wybudować, ja nie wiem, farmy wiatraków czy czegokolwiek innego. To zależy od nas, ale musimy wiedzieć, że no,
tak się złożyło historycznie, że jesteśmy w tej słabszej części Europy i musimy się bardzo, bardzo wysilać, żeby tę bogatszą część dogonić. Dotychczas nam się to nieźle udawało. Naprawdę nieźle nam się udawało, jeżeli się nadrabia powiedzmy 2 punkty procentowe PKB na mieszkańca w ciągu jednego roku, przeciętnie przez 8 czy 10 lat, to jest naprawdę dużo. Dziękuję. Choć Francuzi bardzo się tutaj nasililiby i wysililiby polską branżę transportową, trochę przykrócić, ale to dygresja. Panie redaktorze, zwracam się do redaktora Cukiernika. Widziałem, że robił pan pieczołowicie notatki z wystąpień poprzedników. Chciałem się zapytać, bo pisał pan wielokrotnie o tym bilansie Polski w Unii Europejskiej, to o tym bilansie finansowym naszej obecności. Jak pan, panie redaktorze, patrzy na ten bilans? Czy jest pan tak pozytywnie nastawiony, jak chociażby pana szanowni przedmówcy? Tak, to prawda. Próbowałem robić różnego typu bilanse tak naprawdę już od kilkunastu lat. I napisałem na ten temat między innymi dwie książki. I co najważniejsze, przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę na taką rzecz, że media, które przez właściwie cały ten czas, aż do tego raportu profesora Krysiaka i profesora Grosse, przedstawiały różnice między transferami z Unii do Polski i z Polski do Unii jako bilans członkostwa Polski w Unii. To oczywiście jest nieprawda, bo to nie jest żaden bilans członkostwa w Unii. To zaledwie jakiś tam drobny wycinek. I tak naprawdę większość społeczeństwa brała to za dobrą monetę i skoro wygląda to w ten sposób, że z Polski do Unii jako składkę płacimy 1% naszego PKB, czy tam w ciągu tych 17 lat to mniej więcej tyle wyszło, 1% PKB polskiego, a w drugą stronę Unia Europejska płaci nam w formie dotacji 3% PKB, czyli netto zyskujemy 2% PKB. No i taki był generalnie przekaz tego całego bilansu, tak? Natomiast ja powiem tak. Uważam, że to oczywiście nie jest żaden bilans, po pierwsze, a po drugie, jeśli jest to jakiś bilans, to jest to bilans niekorzystny. Dlaczego? Dlatego, że dotacje są szkodliwe. Wszelkie dotacje są szkodliwe, a unijne w szczególności moim zdaniem. I podam kilka przykładów. Przede wszystkim dotacje powodują przesuwanie wydatków z sektora prywatnego na sektor publiczny, czyli zaczyna decydować urzędnik. W większym stopniu zaczyna decydować urzędnik. Po drugie, dotacje to są bardzo często nietrafione inwestycje. To są na przykład zwęża się w mieście dwa pasy ruchu do jednego po to, żeby wybudować za dotacje unijne ścieżkę rowerową. Czy na tym zyskujemy? Dotacje unijne na przykład są wydawane na wiatraki, które destabilizują system energetyczny w Polsce. Obiekty wybudowane przez samorządy z dotacji unijnych, współfinansowane z dotacji, bo oczywiście samorządy też je współfinansują, to są tak zwane skarbonki. One są nazywane przez samorządowców skarbonkami. Co to znaczy? To znaczy, że są to tak zwane inwestycje, które po wsze czasy, to są słowa samorządowców, muszą być utrzymywane z budżetu samorządowego. Czyli nic się na tym nie zyskuje, mało tego, traci się to, że trzeba pewne obiekty utrzymywać, przez co samorząd nie ma pieniędzy na prawdziwe inwestycje. Wreszcie dotacje unijne to jest ingerencja w rynek, to jest ingerencja w ogóle w zakłócenie tak naprawdę mechanizmów rynkowych, a rynek daje optymalne wykorzystanie zasobów, a wszelka ingerencja powoduje, że to wykorzystanie jest mniej korzystne. Następna sprawa to są koszty. Trzeba też mówić o tych kosztach, czyli tak, mamy koszty biurokracji związane z dotacjami, bo mamy pewną grupę urzędników, którzy
którzy rozdają te dotacje. Potem mamy grupę urzędników, które zajmują się wnioskami unijnymi. Firmy czy samorządy albo same mają tam pracowników, którzy piszą te wnioski, albo wynajmują po prostu firmy zewnętrzne, które piszą wnioski. Kiedy rozmawiałem z ekspertem od dotacji, on stwierdził, że często zdarzały się takie sytuacje, że na pewne konkursy z dotacji unijnych wyglądało to w ten sposób, że koszt przygotowania tych wniosków wszystkich był większy niż wartość całej alokacji z danego konkursu. A to dlatego, że na przykład jest jakaś suma i wiadomo, że 3 czy 4 firmy czy samorządy, ktokolwiek dostanie te pieniądze, a na przykład przygotowano 100 wniosków. Więc trzeba wziąć pod uwagę to, że te 96 wniosków to jest wyrzucenie pieniędzy w błoto. No ale to też jest, to jest jak najbardziej koszt. No i trzeba też sobie zdać sprawę z tego, że dotacje unijne są również współfinansowane z budżetu państwa, czyli też koszt. No i kolejna rzecz, dotacje unijne, czy te inwestycje z dotacji unijnych, to również do tego trzeba doliczyć jeszcze wkład własny. Jeśli chodzi o samorządy, to od 2003 roku w efekcie głównie tak naprawdę inwestycji, które były współfinansowane z dotacji, spowodowało to wzrost zadłużenia samorządów o 435% od 2003 roku. I no, może nie w 100% to jest efektem dotacji unijnych, ale myślę, że w większości. Następnie dotacje generują również problem korupcji. Wystarczy sobie wejść na stronę cba.gov.pl i tam co kilka dni jest kolejny news na temat tego, że kogoś tam zatrzymano, ponieważ były jakieś przekręty przy dotacjach. No i to, co mamy w ostatnich dniach, czyli szantaż polityczny. Jesteśmy jakby uzależnieni od tych dotacji w pewnym sensie. Moim zdaniem bardziej politycy są uzależnieni i to bardziej mentalnie niż ekonomicznie i może politycznie też są uzależnieni od dotacji i przez to są czuli na ten szantaż ze strony Unii Europejskiej. To jest bardzo niedobre z politycznego punktu widzenia. I podam jeszcze kilka przykładów, bo pytanie takie, czy te 2% PKB może mieć znaczący wpływ na rozwój gospodarczy? To jest tylko 2% PKB, czyli dotacje netto. Rolnictwo, które jak się powszechnie twierdzi, najwięcej zyskuje na Unii, bo najwięcej dostaje pieniędzy. Rzeczywiście to jest prawda. To znaczy polskie rolnictwo w relacji do wartości dodanej generowanej przez rolnictwo otrzymało aż do końca 2020 roku, od 2004 do 2020 roku, 34% tej wartości dodanej to były dotacje. Jaki jest tego efekt? Efekt jest taki, że w tym czasie wartość dodana rolnictwa w relacji do wartości dodanej ogółem spadła z 3,7% w 2004 roku do 2,8% w 2020. Następna rzecz. Powszechnie się twierdzi, że to dzięki dotacjom mamy wszystkie drogi, unijnym oczywiście, wszystkie drogi, różnego typu inne obiekty. I gdyby nie dotacje unijne, to nic byśmy z tego nie mieli. Otóż w ciągu ostatnich, od początku członkowstwa w Unii do końca 2020 roku, wszystkie inwestycje w Polsce w relacji do PKB to było prawie 20%. Teraz porównujemy. Dotacje netto to jest zaledwie 2%, tak? Czyli 1/10 z tego. Ale przecież wszystkie dotacje nie idą na inwestycje. Tak naprawdę
inwestycje z dotacji unijnej to są zaledwie 0,6% polskiego PKB od 2004 roku do 2020 roku. Czy innymi słowy, 97% wartości wszystkich inwestycji w Polsce w tych latach, przez 17 lat, nie pochodziło z dotacji unijnych. 97%. Czy w tej sytuacji możemy mówić, że dotacje są tak bardzo istotne i mają tylko i wyłącznie pozytywny wpływ na gospodarkę? Mało tego, okazuje się, że kiedy w 2004 roku weszliśmy, bo kiedy, jaka była wartość inwestycji? Okazuje się, że w ciągu ostatnich 25 lat, kiedy były największe inwestycje w relacji do PKB? Otóż okazuje się, że największe inwestycje w relacji do PKB w ciągu ostatnich 25 lat, czyli od 96 roku, nie były wtedy, jak weszliśmy do Unii, jak zaczęliśmy brać te dotacje unijne, tylko to były lata 1998-2000. Wtedy inwestycje w Polsce w relacji do PKB wynosiły około 24%. Do tej pory nigdy nie osiągnęliśmy takiego poziomu, mimo tych mitycznych miliardów unijnych dotacji. Potem ten poziom zszedł mniej więcej do około 20%. No i były takie dołki, lata takie dołki, no 2020 rok wiadomo, pandemia, no to był dołek związany też z pandemią i to było wtedy, w zeszłym roku właśnie było najmniej inwestycji w relacji do PKB, to było 16,6%, natomiast poza tym rokiem najgorzej było w roku 2017 i to było 17,5%. Muszę prosić, panie redaktorze, powoli o puentę, bo już czas nam się kończy. No, i teraz tak. Ale, bo jeszcze jest jedna ważna rzecz, która też jest, o której też się nie mówi. Okazuje się, w efekcie, z powodu, niekoniecznie z powodu członkostwa w Unii, ale inwestycje w Polsce przed wejściem do Unii w relacji do PKB były wyższe niż po wejściu do Unii. Mało tego, pojawiło się też niekorzystne zjawisko, że inwestycje publiczne po wejściu do Unii zwiększały się w relacji do PKB, natomiast inwestycje prywatne spadały. I to jest też uważam negatywne zjawisko. Natomiast wracając do jakby początku, czyli do bilansu. Tu panowie mówili o handlu zagranicznym, czyli eksport, import, trzecia rzecz, inwestycje. Moim zdaniem, czy eksport jest dla Polski korzystny? Oczywiście, że tak. Czy import jest dla Polski korzystny? Oczywiście, że tak. Czy inwestycje zagranicznych inwestorów w Polsce są dla Polski korzystne? Oczywiście tak. Czy polskie inwestycje są za granicą są dla Polski korzystne? Też są korzystne. Dlatego ja bym w ogóle pominął ten problem. To wszystko jest korzystne. No właśnie. I teraz co będziemy liczyć? Otóż... Ostatnie zdanie, panie redaktorze. Bardzo no nie, no to jest teraz najważniejsza sprawa. Co będziemy liczyć? Z jednej strony, co jest dla Polski najważniejsze jako członka Unii? Zyskujemy na dostępie do ponad 400 milionów konsumentów. I to jest numer jeden. To w ogóle jest sprawa bezdyskusyjna. Tu nie ma kwestii, że mamy być członkiem Unii, bo są dotacje, bo są jakieś inne rzeczy. To jest w ogóle nieważne. Ważne jest tylko to, dostęp do ponad 400 milionów konsumentów. To jest najważniejsze. To jest punkt numer jeden członkostwa w Unii. I jeden z wysokich urzędników unijnych wyliczył, że Polska na tym zyskuje 10,6% PKB rocznie. To jest jedna strona rozliczenia. Z drugiej strony mamy koszty dotacji unijnych. Przepraszam, koszty regulacji unijnych. I są różne wyliczenia, które mówią na temat tego, ile się traci, ile gospodarka, nie tylko Polski zresztą, gospodarka wszystkich krajów unijnych traci na
unijnych regulacjach. I to są różne wyliczenia, które mówią między 4 a 10% PKB. Druga rzecz, polityka energetyczno-klimatyczna. Prawdopodobnie z wyliczeń rządowych wynika, że po pierwsze będziemy musieli, czy już zaczęliśmy inwestować w całkowitą transformację naszej energetyki. I te inwestycje są wyliczone na 20 lat na 1 600 000 000 000 zł. W relacji do PKB, do aktualnego PKB, to jest mniej więcej 3,5% PKB co roku. Czyli to tracimy de facto, bo to jest pewien koszt, który niekoniecznie jest dla nas potrzebny. Druga rzecz to są koszty uprawnień do emisji CO2, które musimy płacić. I to jest mniej, przy aktualnej cenie uprawnień, to jest mniej, około 1,5% PKB przy aktualnej cenie 60 euro za tonę. Tu postawmy kropkę. Więc, w takim razie, panie redaktorze. Zaraz, bo to jeszcze nie jest koniec. Jedno zdanie. Jeszcze jedno. Ostatnie zdanie. Czyli strata to są te regulacje, strata to są polityka klimatyczno-energetyczna, na której nie traciliśmy, ale już teraz zaczynamy tracić, już od kilku lat. No i jeszcze jedna rzecz, to jest strata związana z emigracją Polaków. I gdyby przełożyć mniej więcej na to, ile oni by, bo oni wszyscy budują dobrobyt krajów, do których wyemigrowali. Gdyby przełożyć to nie na to, ile oni tam wyprodukują dobrobytu, tylko gdyby przełożyć to na to, ile w Polsce mogliby średnio, gdyby pracowali w Polsce, czyli tyle, ile Polacy w tym czasie wytworzyli, to trzeba liczyć między 6 a 10% PKB i to jest również strata z tym związana. Oczywiście większość z nich wyemigrowała do Unii Europejskiej. Bardzo dziękuję za zwięzłość. To ostatnie pytanie do pana redaktora Wróblewskiego o pana ocenę bilansu obecności Polski w Unii Europejskiej. Wiemy już, że to nie jest sytuacja zero-jedynkowa, jak się wydaje, że są też odcienie szarości, są też ciemne strony. Jak pan, panie redaktorze, patrzy na ten nasz bilans naszej obecności w Unii? Znaczy, przede wszystkim to jest naczynie ze zmieniającym się poziomem wody i ze zmieniającą się atmosferą. Tak? Unia Europejska, do której wstępowaliśmy, była inną Unią od tej, w której jesteśmy. I to musimy doskonale pamiętać. Ja tylko anegdotycznie powiem, bo przyjeżdżam tu prosto z Brukseli, gdzie jestem w Komitecie Ekonomiczno-Społecznym i przygotowujemy rozmaite opinie, które oceniają aktywności i działalności Komisji Europejskiej. I przygotowywałem i propozycje Komisji Europejskiej i przygotowałem taką opinię na temat konsekwencji skutków działania Komisji Europejskiej w czasie pandemii. Komisja dość długo się broniła rękami i nogami, żebyśmy tego nie przygotowywali, albo żebyśmy się ograniczyli tylko do kwestii zdrowotnych. Udało się to przeforsować, żeśmy zrobili to szerzej. Przez debata w takiej grupie studyjnej trwała 15 godzin łącznie. I z tych 15 godzin prawie 3 godziny poświęciliśmy na zapis, który wprowadziłem, że wyrażamy nadzieję, że w krótkim okresie czasu odejdziemy od finansowania miejsc pracy z funduszy publicznych w stronę odbudowy wartości wolnego rynku. Wartości wolnego rynku. Siedzieliśmy w budynku imienia Schumana. I przez 3 godziny próbowano mnie przekonać, żeby wyrzucić z tego wolnego rynku, bo wolny rynek ma również swoje wady. I przez 3 godziny podsuwano mi propozycję, że to może być żywa, społeczna, prorozwojowa gospodarka, cokolwiek, żebym wpisał. I nie wiem. To jest Unia Europejska, w której, kiedy wkraczaliśmy do Europy, takiej dyskusji by się nie odbyła, sądzę. Nie było mnie wtedy w żadnych strukturach, ani do których się nie przyglądałem, ale nie sądzę, żeby przynajmniej głosy przeciwników wolności rynkowych, jednej z czterech fundamentów, na których powstała Unia Europejska, były tak, w tak oczywisty sposób kwestionowane przez tyle osób na sali. W zasadzie nie dopuściłem do głosowania, bo wiedziałem, że przegrałbym to głosowanie wtedy i przegralibyśmy prawo do odbudowy wolnego rynku. I to jest
Także inaczej musimy na to patrzeć. Patrzymy też na to z innej perspektywy, kraju już znacznie bogatszego, który niewątpliwie zyskał. I zgadzam się z panem redaktorem, że przede wszystkim zyskaliśmy dzięki handlowi międzynarodowemu i dostępowi do tych prawie pół miliarda ludzi. W miarę wolnego dostępu przez dłuższy okres czasu, inwestycjom, które napędzały w Polsce know-how, pozwalały rozwijać polskie przedsiębiorstwa. I dzisiaj na przykład większość eksportu polskiego zawdzięczamy polskiemu kapitałowi już wewnętrznemu, a nie zagranicznemu, co jest dość dużą zmianą, jeżeli chodzi o strukturę naszego eksportu i bardzo istotną. Znaczy, to są podwykonawcy oczywiście, ale to jest coraz więcej polskich firm. To, że zyski i korzyści są nierównomierne, to oczywiście może nas boleć, ale chciałbym zobaczyć, kiedy w historii te zyski były bardziej równomierne, jeżeli chodzi o relacje z Niemcami, z Francją albo z Wielką Brytanią. 500, 600 lat temu te korzyści zawsze były praktycznie od XVI wieku, kiedy pierwsi Holendrzy tutaj się pojawili i zaczęli polskie zboże skupować. To w zasadzie od tej pory te korzyści zawsze były po stronie zachodniej. Większe teraz są, moim zdaniem, mniejsze niż kiedykolwiek. Jeżeli produkujemy w Polsce BMW czy Mercedesa, składamy jego wszystkie części, po czym on jest sprzedawany przez niemieckiego właściciela marki, to zawsze ta korzyść będzie większa i nieporównywalnie większa. I to jest oczywiste. I nawet to, że dążymy i gonimy za tą Unią Europejską i chcielibyśmy szybciej, to nie jest aż taki problem. My co roku robimy taki bilans otwarcia Warsaw Enterprise Institute i pokazujemy, jak co roku ta przepaść się zmienia, jak do różnych państw w różnym tempie się zmienia. Do niektórych szybciej się zbliżamy, bo te kraje też się zatrzymały często w rozwoju, też z powodu struktury unijnej. No nie tylko, ale tak, tak. I teraz to, co obawy, które ja mam największe, to, że ta Unia Europejska tak bardzo się zmieniła i tak bardzo jest odległa od wartości, na których została ufundowana i które rzeczywiście zapewniły tą spójność, trwałość i najwspanialszy okres w historii Europy, jeden z najlepszych w historii Europy, tak naprawdę od połowy XIX wieku. I to zaczyna być większe chyba zagrożenie dla Polski niż sama idea pieniędzy, wsparcia z funduszy unijnych. Ja się zgadzam, że one są korupcjogenne, ja się zgadzam, że one są demoralizujące moralnie. Znacznie drastyczniej to widzimy na przykładzie Grecji, tego, co się stało w Hiszpanii, w Portugalii. W Polsce jeszcze chyba to nie osiągnęło aż takiego poziomu, ale wiele na przykład branż zostało, jak na przykład branża szkoleniowa, w pewnym momencie zrujnowane przez te fundusze i to się zgadza. Tylko to jest tylko 2%. Nasz wzrost gospodarczy, bogactwo polskiego społeczeństwa jest gdzie indziej, z czego innego wynika na szczęście. Tak? Ale boję się, obawiam się tych zmian, które następują w Unii Europejskiej. Unia Europejska stworzona z Unii węgla i stali, ciężkich, twardych towarów, w zasadzie nie przeszła żadnych zmian i transformacji. Dzisiaj 2/3 obrotów handlowych PKB Unii Europejskiej to są usługi. Usługi przez większość państw nie zostały ratyfikowane, te dwa najważniejszych, jak Niemcy, jako uwolnione z obrotu. Tak? Czyli 2/3, my mówimy o wolnym rynku w Europie, ale mówimy, że tak naprawdę w pełni uwolnione jest tylko 1/3 obrotów PKB w całej Unii Europejskiej. Gdzieś się zatrzymaliśmy i nie ma, nikt nie jest zainteresowany tak, żeby poszerzać, rozszerzać tą Unię Europejską. Wielkie unijne programy, takie jak które tworzymy, jak Fit for 51, for 55, które są niby mają być tą generować wspólnotę europejską, są antyeuropejskie. Nie dlatego, już pomijam rozmaite fobie dotyczące klimatu, nie odnoszę się do tego, trudno mi się, nie znam na tym. Natomiast program jest unijny,
to dotyczy CO2 emisji w całej Unii Europejskiej, natomiast projekty są narodowe. Dania, która w tej chwili ma nadwyżkę produkcji z energii odnawialnej i w zasadzie już nie potrzebuje nic robić w tej sprawie. Tak może powiedzieć, że już w zasadzie my mamy pełną neutralność emisyjną i możemy spocząć. Nie. Dania w ramach tych programów Fit for 55 ma podwoić liczbę energii odnawialnej. Po co? No, sama do końca nie wie, w związku z tym buduje wyspę koło Bornholmu, na której ustawi wiatraki. Po co koło Bornholmu? Bo jest najbliżej do Polski, bo będzie nam sprzedawać. Czyli znowu będzie budować te nierówności wynikające z transferu finansów. Zamiast powiedzieć, że okej, jeżeli Dania ma takie nadwyżki finansowe, to może niech zainwestuje te pieniądze w energię odnawialną w Polsce. Jeżeli Austria, która ma jeden z najczystszych środowisk naturalnych, nagle chce zainwestować kilka miliardów euro w czyste, nieemisyjne samochody, po co? Przecież Austria nawet nie produkuje samochodów nieemisyjnych. Będzie je kupowała od Niemiec, tak? Czyli tworzyła Niemcom, napędzała gospodarkę niemiecką. To, co najbardziej zaskakuje, że szereg tych nowych programów buduje unijnych, które mają budować unijną spójność, buduje coraz większe rozłamy, nierówności i napięcia w przyszłości w Unii Europejskiej. I teraz ja mam taki problem z powiedzeniem, jak ja oceniam obecność Polski w Unii Europejskiej, bo oceniam bardzo dobrze i patrzymy na nasz dobrobyt, jak żyjemy, jak funkcjonujemy, gdzie jesteśmy. Jeszcze lepiej pewnie mogą o tym powiedzieć Estończycy, Czesi, których PKB wzrosło. Wiele z tych państw prawdopodobnie wiele rzeczy zrobiło lepiej niż Polska, jeżeli chodzi o budowę własnej gospodarki, wykorzystanie kapitału, system podatkowy, który jest pewnym mankamentem w Polsce. Nie wykorzystaliśmy wszystkich szans, które mieliśmy. Natomiast Unia Europejska, która zmienia się przez ostatnie 10-15 lat w stronę Unii redystrybucyjnej, socjalnej, w stronę Unii coraz bardziej zajętej i budowaniem siły tych najbogatszych państw, no, zaczyna coraz więcej osób zastanawiać i niepokoić. Jest taka sławna książka Timothy'ego Schneidera, gdzie on mówi o początkach Unii Europejskiej i burzy pewne mity. I burzy między innymi taki mit tego, że Unia Europejska była dlatego, że wszyscy byliśmy tak strasznie przejęci horrorem II wojny światowej, że postanowiliśmy w związku z tym stworzyć Unię Europejską, żeby ten horror się nie powtórzył. Z tym, że na co zwraca Schneider uwagę, co zrobiła Francja i Wielka Brytania, jak skończyła wojować z Niemcami? Zaczęła wojować ze swoimi powstaniami w swoich koloniach. Czy to w Palestynie, czy to w Libii, w Wietnamie, w Indiach, dalej kontynuowała wojnę. Tak bardzo się jakoś nie straziła tą wojną, bo w dalszym ciągu próbowała podtrzymać imperium. Dopiero w momencie, kiedy zrozumieli, że nie są w stanie utrzymać tego imperium, że przegrywali kolejne wojny, powstał plan B. W takim razie połączmy się i zamiast być małymi, rozpadającymi się, umierającymi państwami, Anglią, Francją, Niemcy także przegrały tak naprawdę wojnę kolonialną, to stwórzmy jedną Unię, która wykorzysta tą synergię i znowu będzie budować jakąś namiastkę tej dawnej mocarstwowości. I ten projekt się udał fenomenalnie. Tylko teraz te państwa znacznie silniejsze zaczynają grać tą samą grę co zawsze przeciwko sobie. Bo to nie jest konflikt Polski z Europą Zachodnią. To jest konflikt Francji z Wielką Brytanią poważny. To jest konflikt Grecji z Niemcami czy z Francją. Tych konfliktów jest coraz więcej, one są bardzo powtarzalne z tym, co było. Także to jest ta wątpliwość, którą mam, czy w dalszym ciągu, czy będziemy, na ile korzystna będzie ta nasza obecność.
A inne pytanie, czy mamy wyjście, bo moim zdaniem nie mamy lepszego pomysłu na to, jak w tej sytuacji się zachować. To panie redaktorze, tu postawmy kropkę. Ostatnie zdanie, profesor Krysiak, minuta. Tak, proszę państwa, minuta. Z tego bilansu asymetrii wynika, który zrobiliśmy z profesorem Grosse, że gdyby założyć, że właśnie dostęp do polskiego rynku jest, ten środki, które otrzymujemy z budżetu Unii są dostępem, to powinniśmy dostawać zamiast 30 miliardów rocznie 30 miliardów więcej, czyli 60 miliardów i wówczas niejako redukuje się tą asymetrię, a więc ta liczba, którą tam podajemy, około tam 535 miliardów, która świadczy o tej asymetrii, to jest taka minimalna wartość reprezentująca tą asymetrię. Jednocześnie te liczby, które podałem na początku, że ten przyrost kapitału na obywatela w Polsce jest dużo mniejszy niż gdzieś indziej, musi budzić refleksję, bo niestety PKB na głowę mieszkańca, jak tu powiedzieliśmy, nie jest dobrą miarą. W krajach w Afryce PKB na głowę mieszkańca w niektórych krajach jest bardzo wysokie, a dookoła jest bieda, dlatego trzeba podawać mierniki właśnie między innymi te, które przytoczyłem na początku, które są właśnie w statystykach Eurostatu i Unii Europejskiej. Bo tutaj właśnie, że wszystko jest pięknie i tak dalej, pan też powiedział, że tak w rzeczywistości nie jest, a obywatel patrzy na swoją kieszeń. I dopóki będzie tak, że w tej wspólnocie, panie redaktorze, to nie jest tak, ta wspólnota, wspólny projekt, a więc korzyści jakoś proporcjonalnie muszą być dzielone. Nie może być tak, że jeden dostaje więcej, drugi mniej. I to, co czujemy w kieszeniach, jest dopiero właściwym wymiarem. Tak bym tą całą sprawę skonkludował. Niech ta refleksja zakończy nasz panel. Więcej chyba myślę pytań niż odpowiedzi, ale temat też taki. Dyskusja ciekawa, ale czas ją niestety zakończyć. Ja podziękuję bardzo serdecznie moim państwa gośćmi, jego gościom, którymi byli. Profesor Zbigniew Krysiak, Szkoła Główna Handlowa, prezes Fundacji Szumana. Pan redaktor Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute, pan profesor Jan Czeka i Uniwersytet Warszawski, pan redaktor Tomasz Cukiernik, publicysta, autor wielu książek i pan profesor Tomasz Grosse, Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję. Tytułem sprostowania, nie Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. To w takim razie prostuję i tym sprostowaniem zakończmy panel. Ja się nazywam Karol Gac, miałem przyjemność moderować do państwa tę dyskusję. Dziękuję bardzo.